Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Zobaczcie, driftuję sobie tutaj samochodem Drift Patriota. Strasznie lubię jego vlogi, mogę powiedzieć, że w jego vlogach nie ma za grosz żadnych negatywnych emocji, po prostu są fantastyczne. Bardzo mi się podobają, a także sposób, w jaki on driftuje, to jest po prostu jakiś kosmos. I sobie w jego samochód zrobiliśmy tutaj kiedyś w grze. Ma odwzorowaną moc i tam jeszcze parę parametrów próbowałem odwzorować, tak żeby się fajnie driftowało i driftuje się tym fajnie. A my dzisiaj zrobimy sobie zupełnie nowy driftowóz. I proszę bardzo, z Will Spina wylosowała mi się M5 z 88 roku. Na pewno tego gościa będziemy mogli przerobić na drift, tego możecie być pewni. Dodajemy sobie do garażu, jeszcze mam tu jednego Will Spina. Uuu, shit! Tego gnoja już mam zrobionego pod drift, także to możemy sprzedać. I idziemy, M5, no patrzcie, niedaleko żeśmy trafili, nie? M5 BMW, nie wiem czy ja nawet kiedyś nie robiłem tego samochodu. A, to jest 88. Tutaj mamy jakąś edycję Forza, taką ulepszoną, ale kurde, nie robiłem tego samochodu pod drift nigdy. Robiłem M5, ale z trzeciego roku Master Edition taką zrobiłem sobie tutaj. A my zrobimy sobie dzisiaj M5 z 88 roku. Ponieważ jest to BMW, no to już bez żadnego tuningu powinno jakoś driftować. Kopię ze sprzęgła, no mocy mamy tu mało, wiadomo, to jest stare auto. W rzeczywistości to się pewnie bardzo ciężko prowadzi w stosunku do nowych samochodów. Ale zobacz, zobacz! No nie ma żartów. Dawaj, dawaj! Patrz, patrz, patrz! Takie duże rondo, zobacz, zobacz, zobacz! Dobrze jest! Dobrze jest! Trójka go trochę dusi, ale dwójka... Dwójka jest spoko! Takie... Między power slide'em a driftem, ale leci, kurde! Standardowa wersja BMW z 88 roku. Jak na moje ucho to brzmi jak 6 cylindrów. Tak... Wiem, że silniki 6-cylindrowe w tej grze po prostu tak brzmią. No nie wiem, zobaczmy. Patrzę sobie na Otomoto. Nie ma. Zobaczcie, nie ma tego BMW tutaj. W wyszukiwarce nie można znaleźć. Może gdzieś znajdziecie ten model. To jest ogólnie jeszcze wersja M. Czyli jakaś tam sportowa, nie? Wygląda na to, że to był wersja, którą tutaj mamy w grze. To jest ostatni wypust z 88 roku tego BMW. Miejsce produkcji Monachium. Produkowane były od 85 roku. I wow, zgadłem silnik. Jest to rzędowa szóstka. O pojemności 3,5 litra, 286 koni mechanicznych, to jest dużo. Pięciobiegowa skrzynia manualna, napęd oczywiście tylny i słuchajcie, masa własna, jak na samochód czterodrzwiowy, 1465 kg, to jest naprawdę bardzo w porządku. 70-litrowy zbiornik paliwa. No powiem wam, interesująco to wygląda. Czyli mamy no dosyć sporo, prawie 300 koni w tej budzie. To jest dużo, ja się nie dziwię teraz, że ten samochód nawet cokolwiek tam latał. Wow. Dobra, ale my sobie zrobimy po swojemu. Tak nie będziemy do niego ładować oczywiście jakoś tam zabójczo dużo mocy, żebym w ogóle był w stanie go opanować, ale kurde, przy prawie 300 koniach. To jak na standard... To rondo jest takie, wiesz, bardzo duże, nie? Jakbyśmy mieli jakieś tam mniejsze rondo i sobie tą dwójeczką tam próbowali, to jak najbardziej, ale to jest standard, to jest całkowity standard. I fura, zobacz. Zobacz, gościu. Bez żadnego tuningu, bez niczego. Trzeba trochę ze sprzęgła kopać, rowery rozwalić, ale da się.
Wow, mamy bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi o rozbudowę tego samochodu. Możemy tutaj tak, rzędową szóstkę 3.2, tu mamy 3.5 ten standardowy silnik, więc mamy trochę chyba nawet lepszy. Mamy 4 litry V8, mamy 6 litrów V8, mamy V10 5-litrową możliwą do wsadzenia i 5.2 V10 również. Chłopie, z tego można zrobić praktycznie wszystko, od samochodu rajdowego po driftobus, po, nie wiem, rakietę kosmiczną? Serio. My zostaniemy przy standardowym silniku, myślę, że te 3,5 litra spokojnie nam wystarczy do driftu. Trochę tutaj szkoda, że nie możemy rozbudować tego samochodu, jakieś dodatkowe rzeczy. Usuniemy tą taką standardową lotkę, która jest pewnie rozszerzeniem jakiegoś pakietu M może w tym samochodzie. I tak, opony sobie, myślę, że możemy dać tutaj bardziej przyczepne oponki. Możemy dać też szersze z przodu odrobinkę. Felgi nie wiem, czy chcę wymieniać. Chcemy, nie? Bo będziemy robić wersję driftową, to sobie coś tam innego dobierzemy. Tylko tak, żeby w miarę pasowało, żeby to było tak w miarę klasyczne, chociaż niekoniecznie musi być. Możemy zrobić też całkowicie zwariowaną wersję tego samochodu i też będzie w porządku. W końcu przerabiamy stare auto pod drift typowo, prawda? Robimy dystans z przodu. Pyk, tutaj musimy mocno dać, bo będziemy mieli trochę negatyw z przodu. I z tyłu równamy sobie z błotnikiem. No nie udało się idealnie zrównać, ale powiedzmy, że tyle nam wystarczy. No i tutaj instalujemy te części na prowadzenie. Oczywiście skrzynie biegów 6. A może byśmy spróbujemy? Nie no, 6-biegową dajmy tą skrzynię. Zawsze ją daję do tego driftu. Tutaj praktycznie wszystkie te bebechy wyrzucamy i dajemy takie niestandardowe. Zmieniamy oczywiście w takie wielkie tarcze, nie? I uwaga, mój ulubiony moment. Proszę bardzo, obniżyliśmy sobie drezynę. Nie no, będzie ładnie latać do driftu. Ja lubię takie samochody właśnie odrobinę dłuższe. To jest chyba taka nawet limuzyna. Zobaczcie, tam jest sporo miejsca, nie? W środku. Tak, klatki bezpieczeństwa. A dajmy sobie. I odciążymy furę. I obecnie mamy... Tak, no niecałe 300 koni mechanicznych, to jest naprawdę potwór ten samochód. To powiem wam, że kiedyś to wymiatał. Ładujemy mu tutaj, mamy 330. Standardowy silnik na pewno uda się podkręcić, jak nie to damy sobie tam jeszcze turbo doładowanie i kurde, elegancko będzie, ale myślę, że nawet wolny ssak. Chociaż nie wiem, czy on jest wolno ssący, tutaj nie możemy ulepszyć turba. Ale tak z 3,5 litra dałoby się wyciągnąć te 300 koni niecałe? Chyba tak, chyba poszłoby, nie? Bez turbosprężarki. 485 koni mechanicznych. Myślę, że wystarczy. On już latał bardzo ładnie, wiesz, bez żadnego tam tuningu. Ale w razie czego to będziemy się posiłkować. Jeszcze tu mamy dwie sprężyny. Możemy dać sobie pojedynczą, nie? Tam widać, że to coś nam podniesie. Zobaczymy. Na razie podriftujemy tak, w razie czego się doda jakieś tam dodatkową moc, nie ma problemu. I tak pomyślałem sobie, że pomaluję ten samochód jakoś po swojemu. Nie będę zmienię tutaj głównie kolor. Może kolor felg sobie zmienimy na jakiś inny. Tutaj oczywiście możemy sobie porobić różne rzeczy. Chyba można advanced. O. Możemy sobie grupami pomalować, nie? Chyba. Teraz zobaczymy, co tutaj można. Tak, możemy grupowo. Czyli na przykład to możemy dać na biało. Kurde. I możemy dać środek. To jest środek? Tak, to jest tam dalej za tarczą hamulcową. Możemy dać sobie na przykład, nie wiem, też na biało. A może dawaj spróbujemy całe białe te felgi dać. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jest fajna felga, bo można ją właśnie tak ciekawie pomalować. Ej, to będzie pasowało tak klasycznie może trochę bardziej, nie? Takie inne kolory, jasne, to jest do driftu, tutaj moglibyśmy sobie poszaleć i tam porobić jakieś takie szalone kolory, nie, do tego auta, nie ma problemu. Tutaj nie chodzi o to, żeby... Tylko mi się podoba cała felga już jak jest, to w jednym kolorze, a jak dajemy sobie jaśniejszy środek,
jak dajemy sobie jaśniejszy środek, to ten obwód lubię, jak jest w jednym kolorze, a jak dajemy sobie ciemny środek, to ten obwód może być już w innym, bo to moim zdaniem, jak te takie szprychy są wtedy, powiedzmy, w powietrzu, to to wygląda słabo. Środek, znaczy tak, szyb nie chcę za bardzo przyciemniać, bo wtedy nie widać tego środka, on mi się bardzo podoba, taki klasyczny, niech sobie zostanie. Lusterka moglibyśmy sobie przemalować, na przykład dajmy sobie karbonowe tam, karbonową naklejkę na to, moglibyśmy dać Sebixowe. Nie. Ładna jest ta maska, co? Ej, dobrze to wygląda. Podoba mi się z takimi białymi felgami. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I teraz wyszukujemy nasze klubowe tablice. 1P klub. 1% klub. Tutaj cały czas ziomeczki robią nowe rzeczy. Zobaczymy, co tym razem będzie. Oczywiście jest moja podobizna. Jest kilka tablic nowych chyba, których nie widziałem. Jest dużo tego. Jest dużo nowości, widzę. Patrz, co mamy. Akurat znaczek BMW. No tutaj mamy znaczek BMW, no chyba nie będziemy tutaj tak... Może gdzieś tam z boku za przednim kołem damy sobie taki znaczek, ale beka ty, akurat będzie mi pasować do tego samochodu. Abyśmy zieloną tablicę może dali? Ja już nie pamiętam, do jakich aut dawało się zielone tablice. Czy może dubajskie jakieś takie, tu rosyjskie? Dawaj rosyjskie! Rosyjskich jeszcze nie dawałem sobie. Dawaj, size. Pyk. Dobre to jest. Zajebioza. Możemy jeszcze kolor zmienić, ale zostawimy tak jak jest. I teraz dajmy sobie z boczku. To chyba tutaj, nie? Dajmy sobie to. Pyk. I zmniejszamy. Taki malutki znaczek. Ja nie chcę, żeby on tam był tak mega, mega widoczny. Dajemy sobie gdzieś tutaj. Tak. Może tu? Co myślicie o tym? No prawie niewidoczne, nie? To jest taki detal. Ale ja lubię takie pierdoły. Lubię takie, wiesz, szczególiki gdzieś na aucie. Mi się to strasznie podoba. Aż mi się pali w środku i cieszy się morda. Jak widzę takie drobne rzeczy gdzieś tam. Jest tu dużo naklejek, które możecie sobie pododawać na samochód. Jeśli chcecie się pobawić, tutaj nasza taka społeczność klubowa to robi. Teraz właśnie, jakby tutaj nałożyć, żeby to było równo. Najlepiej to by było odbić, nie? Tak, tak zrobimy. My to po prostu odbijemy z tamtej strony. Pyk. I tu mamy... Mirror to other side. I tak to nie zawsze dobrze się odbija. I teraz jakbyśmy się dobrze przyjrzeli, to jest odwrócone w poziomie. Ale my to możemy... Pyk. I już będziemy mieli... O, teraz jest dobrze. Myślę, że jest ok, tak jak jest teraz. No i super. I to właściwie tyle z mojego malowania, bo nie chcę tam nakładać jakichś szalonych naklejek na ten samochód. Dlatego, że to jest taki już klasyk. No ile on ma lat? 20, 30, 32 lata ma ten samochód. Słuchajcie, powinniśmy mieć żółtą tablicę do tego samochodu w sumie. Może i tam była. Chyba tam była jakaś żółta tablica, nie? Którą moglibyśmy sobie wykorzystać. Okej, 13 minut gadania, tuningowanie, wybranie samochodu, opowiadanie o nim trochę. Wypadałoby coś tam nim polatać. Czy mamy odpowiednią ilość mocy? Przypominam, tutaj żadnej turbosprężarki nie instalowałem dodatkowej. Zrobiłem sobie już taki wstępny tuning. Driftowy, więc... Jezu, ale to zajebiście mi się ta fura podoba teraz w tym czerwonym kolorze z tablicą. Kurde. I z białymi felgami. Nie wiem, jak wy reflektujecie takie białe felgi. Mi się wydaje, że bardzo pasują do takich starszych BMW-ek. I w ogóle do takich starszych samochodów. Nie wszystkich, ale do akurat takiego kwadraciaka. Super wygląda. Wszystko stonowane. Ten znaczek tam gdzieś ukryty. Nie tak, żeby był widoczny. Ktoś zrobi perfekcyjnie znaczek BMW. Dobra, tu mamy duże rondo, na którym większość samochodów się dusi. I ten samochód przed tuningiem nie, też nie dawał sobie rady za bardzo na takich większych łukach, nie? Miał za mało mocy. Teraz
jest trochę ślisko. Jakie ślisko to jest. To jest ok, nie? Nie daję gazu do końca, bo nie chcę, żeby mi właśnie przesterowywał. Ale leci, leci, no. To jest PMW, on już leciał bez tuningu, o czym tu rozmawiamy. Ale pięknie wygląda, trzeba przyznać, że naprawdę fantastycznie. Wow. Jeśli miałby być to mój ulubiony samochód do driftu, to musiałbym do niego wpakować trochę więcej mocy, bo obecnie ma tak, no, ile tam, chyba niecałe 500 koni mechanicznych, a ja lubię tak gdzieś wokół 600. To byśmy musieli chyba dać tą turbosprężarkę i by było po temacie, nie? Strasznie nie lubię, jak napada ten deszcz i ta jezdnia jest mokra, to wtedy nie widać dymu spod opon. Ten dym jest fantastyczny. No i przester, niedobrze. Dobra, próbujemy. Tutaj będziemy mieli kilka takich wywijasów za moment. Skrzyżowanie. Nie zdążyłem hamować, ale tutaj w lewo, ale mi się koła zablokowały i samochód zaczął sunąć. Mam ustawione 90% hamowania na przód, żeby móc sobie zrobić. Już wam pokazuję co. Żeby móc sobie spalić kapcia. Ale nie tylko dlatego, czasami lepiej jest rotować samochód właśnie przy pomocy hamulca nożnego. Jak za bardzo nie chcę na dupa latać, to wtedy po prostu nożnym sobie pomagamy i on wtedy fajnie wchodzi w ten ślisk. A na przykład teraz widzicie, on sobie tak stabilniej wtedy trochę zwalnia, mamy dużo czasu na reakcję. No tu musiałem go trochę kopnąć, bo z trójki nie chciał wstać. Źle wszedłem, chociaż chciałem wejść. Coś go tak, kurde, prostuje nieraz. Za mocno. Oż ty! Myślałem, że się zmieszczę, skręcił mi. No to nieładnie wyszło. Jeszcze bym zdążył na tramwaj, proszę bardzo. Teraz spróbujemy sobie coś innego. Tutaj mam taki plac testowy, gdzie testuję samochody driftowe pod różnym kątem i zobaczymy, czy uda się ładnie przy słupku. I tutaj widzicie, dużo używam właśnie hamulca nożnego, bo to sprawia, że jakbym ręcznego używał tutaj, no to co, blokuje tylne koła i elo, nie? A tutaj nie ma się praktycznie prędkości. I taka blokada kończy się zatrzymaniem samochodu. Także tak, lewe koło przy słupku albo lewy błotnik, wszystko jedno. Teraz właśnie, to nie jest jeszcze drift. Dobra, w takim razie spróbujmy jednej rzeczy. Ustawmy hamulec na 95% na przód, o coś takiego, czyli 5% na tył tylko. Wtedy te tylne koła nie będą już tak hamowane praktycznie wcale.
Po prostu dociągnęliśmy trytytkę na przewód olejowy od hamulca i tyle, no. Tak to działa w tych starszych BMW-kach, no jak? O, tutaj trochę skopałem. No, już jest trochę lepiej. Myślę, o kurde, już nie mam lampy, shit. No i daję radę teraz, raz ładnie. Tutaj jacyś inni gracze przyjechali jakimiś super sportowymi furami, a ja sobie trenuję drifting. Dobra, tutaj trochę mi zwolnił. No i znowu zaczęło padać. Cholerna Wielka Brytania, no. Już mi się nie chce, jadę stąd. Rozwaliłem im lampy, żeby nie mieli jak trenować. Kurde, jakie lagi. Gościu, coś ty... Coś z tą taksówką było nie tak, nie? Dobra, mieliśmy problem z rondem brukowym. Tam samochód sobie wcześniej nie radził na standardzie. Tak się zastanawiam, czy to trochę nie przesada z tą klatką bezpieczeństwa. Ona do driftu tutaj w tej grze przydaje się do tego, że samochód taki jest bardziej responsywny nieraz. Ale dodaje też 100 kg wagi, nie? Więc raptownie mamy trochę mniejsze osiągi, gorsze. Tutaj chyba nożny będzie trzeba dokręcać go. Ręczny jest trochę za mało mocy ma, tak mam wrażenie, że przy tych wyższych obrotach ma dopiero tą taką pełną moc, jak prawie każdy samochód, nie? Ale trzeba go rotować no właśnie nożnym, bo ręczny troszeczkę za bardzo zabiera nam tej prędkości tutaj w tym aucie, a my jej tak szybko nie odzyskamy, bo jest trochę za słabe, no. Ja wiem, że wśród was jest, ojej, wiem, że wśród was jest sporo fanów tego samochodu i nie ma się co dziwić, bo jest przepiękny. Usunąłem ten spoiler z tyłu, to była taka malutka listewka właściwie. Ja wiem, czy to coś, no może coś tam dawało, no. W sumie jak mieliśmy tu 300 koni mechanicznych, to jest, kurde, powinna być rakieta na tamte czasy, to pff, Jezu. W tamtych czasach to takie normalne samochody, co jeździły po drogach, to nie miały tyle, zresztą była inna technologia, inaczej te samochody paliły też. I właściwie to dużo gorzej się prowadziły. Nawet w latach 2000 mieliśmy samochody, które miały takie słabsze te przekładnie kierownicze. W początkach lat 2000 miały te słabsze przekładnie kierownicze, które miały tak w okolicach środka miały dużo luzu, nie? Te dzisiejsze samochody to mają idealne takie, wiesz, wszystko zestrojone perfekcyjnie. Wiadomo, technologia poszła do przodu, nie? A kiedyś to była rzadkość. Mieć stary samochód, dobrze się prowadzący. Także dzisiejsze auta kupuje się po prostu dla przyjemnej jazdy i komfortu. Wow, 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 dawaj, 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 dawaj! Ach, nie przesterował. Ale tak, no wiadomo, nie? Wyglądało to jak wyglądało. Spróbuję jeszcze raz sobie przelecieć ten łuk, bo on jest taki trudny. On ma jakby dwa szczyty. Pierwszy jest taki łagodny i drugi to jest taka właśnie nawrotka. I trzeba jakby później korygować. Podczas ślizgu. Co jest? Nie, no to nie była wina samochodu, tylko moja, oczywiście. Samochód bez problemu by sobie tu poradził. A tutaj powinienem chyba czwórkę już rzucić. To jest taki... No, za gładki łuk. No i mamy jeszcze łuki chwały, gdzie uczyłem się driftować w Fordzie Horizon rok temu. Zobaczymy, jak to pójdzie.
za płytko trochę, za blisko tej wewnętrznej, nie? Bardzo ładnie. Jak na takie ostre zakręty to jest w porządku, gorzej jest z tymi gładkimi. Możemy jeszcze dołożyć... Wow! Możemy jeszcze dołożyć tej turbosprężarki i zobaczyć wtedy. Rozwalony. To był kiss the wall, okej? Okay? Stałem za to punkty, dostałem. Elegancko jest. Okej. Okay. I teraz mamy takie łuczki tutaj. Już trochę dłuższe, więc spróbujemy czwórką. Tutaj trójka. No kurde. Trochę tam brakuje tego. Gaz do końca, ale ciśnie na tej czwórce. To mi się podobało, chłopie, elegancko. Cisnął, cisnął, mielił. Dałem te węższe koła z tyłu, takie standardowe, nie? No i, ale są te lepsze, bardziej przyczepne opony. Więc, no one trochę tam, wiadomo, nie? Sprawiają, że samochód ma trudniej, jeśli są lepsze, bardziej wyścigowe. Ale i tak mieli, kurde, na czwóreczce tam ładnie, ładnie, przy takiej mocy, chłopie. Piękna sprawa i ten dźwięk standardowy, superaśnie. Jeszcze jedną rzecz sprawdzimy. Weźmiemy sobie, zainstalujemy tą turbosprężarkę i zobaczymy, ile mocy wyjdzie. Wyszło mi niecałe 600 koni mechanicznych teraz, o kurde. Ale zobaczcie, ta charakterystyka. No jest tak, że powyżej 5000 obrotów to jeszcze nie mamy pełnej mocy, gdzieś tak w okolicy 5, 6, 7, między 7 a 8 tysięcy obrotów mamy chyba maksymalną moc, nie? Okej, okay. I mamy bardzo fajną moc teraz po zainstalowaniu. W ogóle, czemu mi się felgi przemalowały na kolor jakiś taki szary? Może właśnie w tym garażu wygląda to, jakby to było szare. Jeszcze jedna rzecz, zainstalujemy sobie, znaczy damy sobie tutaj naklejkę z przodu, bo widzę, że tutaj można sobie dodać, jest miejsce na tablicę rejestracyjną, więc czemu nie? To jest front bumper. I dajmy sobie... O, tak dajmy sobie, wyszukamy sobie nasz klubik. Co, rosyjską rejestrację? Są w ogóle żółte w tym naszym klubie? Jest jedna żółta, ale to jest nowojorska, nie wiem czy one się tam odnoszą do klasyków. What? Maciek standardowo, what the fuck? Zajebiste. Dobra, żółtej chyba nie ma. Jest nawet lidlowa. What? Zajebiście, znowu Maciek. Maciek tu więc większość tablic chyba zrobił, ale nie ma żadnej żółtej. Nie ma żadnej tablicy dla klasyka. Także macie wyzwanie, możecie pod tym tagiem 1P Club zrobić tablicę żółtą. Tak, tutaj Gucci ma rosyjską i Pro Wolf zrobił rosyjską tablicę. Ja wezmę chyba tą, bo tą używałem wcześniej i próbujemy ją tutaj dopasować. Powinna, myślę, że pasować bardzo dobrze. Oj, nie do końca dobrze pasuje, no nie? Powinniśmy tak... dziwnie to wygląda. A czy to nie jest wina chyba tablicy, tylko... Tylko nie wiem czego. Może w Rosji są węższe? Nie no. To chyba jest standard. Nie wygląda to dobrze, co? A zobaczę sobie jeszcze tę drugą tablicę. No tu mamy taką. Ona chyba nie jest szersza, tak mi się wydaje. Ale sprawdźmy. Odrobinę szersza jest. No, a możemy dać taką, nie? Z tyłu będziemy mieli taką kwadratową, a z przodu będziemy mieli taką mniejszą jakby. Okej, okay. Dobra, to mamy. I co, niecałe 600 koni, słuchajcie, 591 kuca. Jo, pierdziut. Dobra, to chodźmy teraz w góry trochę. Ujacz. Czekaj, to muszę dostroić skrzynię biegów. Teraz za krótkie biegi są. Piernicze, jaki szatan.
A w sumie nie jest tak źle. Tylko będziemy musieli cały czas na trójce chyba latać. Okej, okay, spróbujmy. No, jest potwór. Nie wiem, czy to nie za dużo będzie nawet. Wcześniej mi się fajnie driftowało. Zobacz, 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 chłopie. Ajajaj, za późno puściłem. Za wcześnie puściłem sprzęgło. Mi zablokowało silnik na ręcznym. O kurde, widziałeś to, gościu? Leciał już taki power slide'em, już prawie nie do odzyskania. Gdybym nie miał sprzęgła, to bym go nie wyprostował. A ostatnio trochę driftowałem sobie właśnie na sekwencji. Na sekwencji ciężko jest, bo nie masz sprzęgła. I na sprzęgle się fajnie samochód prostuje tutaj w tej grze. Nie wiem, jak jest w innych, czy też tam sprzęgło ma aż takie znaczenie, ale tutaj naprawdę sprzęgło ratuje dupę. Po prostu wciska sprzęgło i samochód jedzie w kierunku, w którym masz skręcone koła, nie? Skandynawskie szarpnięcie. Nie wiem, czemu tak zrobiłem. Trochę grałem ostatnio w rajdóweczki, są zajebiste. Tam też się trenuje tych różnych sztuczek. Dawaj, rosyjska maszyna. Łupże... za mocno zarzuciłem. Ale teraz to fajnie. Zobaczcie, jak kolorystycznie wszystko ładnie pasuje. Ten czerwony i tło takie fajne, jesienne. Wszystko tak pięknie wygląda w tej grze. Co to było, gościu? Dobra, trójkę od razu. Jest BMW. Tutaj są takie gładkie zakręty. Nie powinienem aż tak szarżować z tym skręcaniem, tylko właśnie tak delikatnie bardziej. O kurde, chłopie. Dobra, zróbmy tutaj teścik. Ej, co to było? Czemu go tak muliło na tych niskich obrotach? Turbo laga ma teraz dużego. Trzeba go na wysokich obrotach trzymać. Gościu. Dobra, tutaj mamy taką wieżę. Kurde. Próbujemy. No, stabilizuj się. Mamy stabilnego pacjenta? Chyba tak. Ładnie, ładnie, ale zaczęło padać. Jak popada, to już nie to samo, nie ma tego dymu. Jeszcze te drifty robią takie bardziej ospałe. Tutaj mam taki duży łuk. Kurde, cały czas pada, cholera. Mogliby dać w kolejnej części jakiś normalny kraj, w którym nie pada co chwilę deszcz. Kurde, nie wyprostowałem. Fuck. Ze ślisko. Za dużo mocy trochę jest, musiałbym odjąć, bo nawet za dużo jest. Mówi się, że nie ma czegoś takiego jak za dużo mocy, ale tutaj autentycznie jest. Ej, dużo poświęciłem czasu na tą BMW, a to dlatego, że bardzo, bardzo mi się podoba ten klasyczny wygląd, a jednocześnie ten taki dodatek nasz klubowy w postaci znaczka BMW. Ja nawet go większość czasu nie widzę, jak tutaj sobie driftuję, a jakoś taką mam świadomość, że on tam sobie jest i czeka na dostrzeżenie przez kogoś, nie? Spoko opcja i to się ładnie komponuje tutaj do tego auta. Taki wysunięty przód. Piękna sprawa. Gleba. Ładnie to wygląda. No a na Automoto nie znalazłem, żeby był jakiś model, może gdzieś tam na jakimś innym serwisie jest coś do sprzedania. Taka oto BMW-czka. Dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. No trochę mi czasu zajęło zabawa z tym samochodem, ale to dobrze o nim świadczy, czy nie? Zapraszam was na kolejne odcinki z Forza Horizon 4. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hejas!